Dzisiejszy gość po obejrzeniu jednego ze świadectw napisał. Chciałbym opowiedzieć swoją historię, swoją drogę do nawrócenia, swoją drogę do Boga. Andrzej jest moim gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie panią. Pozytywna jest to historia z happy endem, czy też nie? Pff, powiem tak. No, pozytywna na pewno nie jest, ale. No już teraz jest na pewno mogę powiedzieć z happy endem, bo czuję obecność Pana, czuję obecność Pana, ale przez te wszystkie lata, które byłem bez Niego, były naprawdę ciężkie. To wszystko się zaczęło w 2002 roku gdzieś, kiedy znajomy pierwszy raz poprosił, poprosił, zaproponował, spróbuj sobie tam białeczka, poczujesz się fajnie, wszystko będzie w porządku. Andrzej, co to jest białeczko? Amfetamina. Amfetamina to jest właśnie amfetamina. Mówił, zobaczysz, potem się będziesz świetnie czuł, będziesz rozgadany, będziesz miał energię na wszystko. Więc to spróbowałem raz i tak się zaczął u mnie 15-letni maraton, który trwał do 2017 roku. 15 lat. 15 lat. 15. Myślisz, że to jest 15 lat wyjętych z Twojego życia, że to są lata zmarnowane? Nie, teraz mogę powiedzieć, że to są takie yy, lata których żałuję, że no nie zbliżyłem się w tym czasie do Jezusa. A on pomógł mi w taki sposób, że naprawdę byłem tak pochłonięty narkotykami, pornografią, yy, nałogami. Alkohol był dzień w dzień. Ja potrafiłem wypijać 0,7 alkoholu do tego zgrzewkę piwa. Ja wsiadałem w auto, ruszałem dalej. Ale chciałem to zacząć tak od początku, że tego samego roku, co właśnie zacząłem to wszystko robić, poznałem swoją małżonkę, moją Karolinę. I wiem, że ona jest od Boga. Ona jest od Boga, bo to, że poznaliśmy się nawet na tej imprezie, to nie było, że poznaliśmy się na imprezie. Staliśmy autami obok siebie i już wtedy. Wiem, że to jest dar od Boga, bo z tego wszystkiego, że ona się nie poddała, ona walczyła o mnie, o wszystko. Chodziła nawet do psychologa. Chodziła do psychologa, gdzie psycholog współzależnionych im mówił jej, daj sobie spokój zostaw go. On, on się nie zmieni. On się nie zmieni, on będzie wiecznie taki sam. Ale ona się nie poddała. Ona walczyła o mnie i... Bardzo ją kocha. Twoja żona to twoja bohaterka? Tak, ona jest. Jest moją bohaterką. Andrzej, a powiedz mi, czego ci w życiu brakowało, skoro sięgasz po amfetaminę? Niczego mi nie brakowało, właśnie. Miałem dom, w którym się wychowałem, rodzinę, rodziców którzy uczyli mnie od początku chodzenia do kościoła, nawet byłem ministrantem. Ale to jakoś, nie wiem, nie czułem tego takiego, co czuję teraz. I jako młody chłopak, dobrze, który grał w piłkę, miał jakieś zamiary, żeby grać wysoko, ale od tego czasu, kiedy spróbowałem tych narkotyków, alkohol to cały czas był: alkohol, narkotyki, alkohol, narkotyki. No i tak, kurczę, powiem szczerze, zmarnowałem swoją karierę, bo mogłem grać naprawdę gdzieś wyżej, a nie grałem wyżej. Po czym później, po dwóch latach znajomości, to wszystko zaczęło się tak, że cały czas miałem kontakt z narkotykami. Jeździliśmy po Ostrowach, po Kaliszach, po Wrocławiach, po narkotyki, po bardzo dużej ilości, po 200-300 gram piguły, ekstazy, po marihuanę i żeśmy to przywozili do Wieruszowa i żeśmy... No ja w sumie nie byłem tym takim pośrednikiem, który wchodził i to załatwiał, ale ja zawsze byłem tym kierowcą, który wozi te, te osoby po te narkotyki. Policja. Prawie mieliśmy... Nie wiem czy szczęście czy nieszczęście. Podjechali do nas z tyłu autami. Policja z psami, wszystko, czepią nas. Prawie kolega był po te narkotyki. I widział z okna to, co robimy, i nic nam nie zrobili. No i nie wiem, czy już Bóg wtedy się mną opiekował, ale te rzeczy, co ja wtedy robiłem, były straszne. To w takim razie powiedz mi, twoja żona, twoja przyszła żona Moja jest przyszła żona. wtedy blisko ciebie. Co ci mówi, w jaki sposób o ciebie walczy, bo to są twoje początki tak naprawdę, tak. tego, że, że narkotyki w twoim życiu się pojawiają, bo alkohol jest już od jakiegoś czasu, ale. Jak ty to wtedy traktujesz jako, jako zabawę, jako, yy, jako yy, no właśnie, yy, taką formę sprawdzenia siebie albo pokazania, że, że jesteś fajny gość? No może, zawsze, właśnie, wszyscy mówili: chodź, Andrzej, na imprezy, ty jesteś tym całym takim wodzirejem. Ale, no nie wiem, powiem tak, że. Po dwóch latach, jak poznałem swoją małżonkę, zamieszkaliśmy razem. Zamieszkaliśmy razem, bo dostaliśmy tam od rodziców mieszkanie. Siostra mieszkała na dole, ja mieszkałem do góry. I najgorsze było dla mnie wtedy to, że muszę bardziej kombinować, muszę się bardziej ukrywać, żeby ona nie widziała tego, co ja robię, nie? No ale w końcu, no i nie, nie można się aż tak długo ukrywać, i znalazła kiedyś u mnie woreczek w biały w kieszeni. No przecież nie powiem jej, że to jest Vibovid, wiadomo co to jest, nie? No i za każdym razem mówiłem jej, że to jest ostatni raz, ostatni raz, ale za każdym razem wracałem do tego. Ile razy takiej powiedziałeś? Ile razy widziałeś, że ona płacze i prosi? Mnóstwo razy, mnóstwo razy mówię, to trwało 15 lat. 15 lat, jeżeli nie było narkotyków, wchodziło się w alkohol i tak na zmianę, na zmianę, na zmianę to się robiło. To jak to normalnie funkcjonowałeś, powiedz, w ciągu dnia? Bo przecież chodziłeś do pracy. No. Tak, ja właśnie chodziłem do pracy i jeżeli ja sobie zażyłem kreseczkę. To ja powiem szczerze wam, że ja przez pięć dni, jak sobie obliczyłem, ja spałem 8 godzin. Dwie godziny dziennie wystarczyło mi na to, żeby funkcjonować. Ja jechałem do pracy, ja robiłem po 12 godzin, bo ja byłem tak naładowany tym wszystkim. Przyjeżdżałem do domu, to żeby troszeczkę tak zabić to wszystko, że mi się nie chce spać, no to marihuana nabita szkita, do tego alkohol, flaszka wypita, no i wtedy człowiek zasnął, bo po amfetaminie nie da się spać. Nie da się spać właśnie po amfetaminie. I przynosiłem bardzo drobiazgi do domu, bo wszystko szło na narkotyki. Na narkotyki ja przynosiłem wypłaty 1500 zł do domu. Jak tutaj wyżyć z tego? I mając później jeszcze, jeszcze wrócę do tego, że później jeszcze mieliśmy dziecko. Mamy dziecko wspaniałego naszego Michała. Nie było żadnego 500 plus. Żona była na wychowawczym, i za 1500 zł no, musieliśmy coś kombinować. Nie byłeś w stanie się opanować? Nie, nie byłem. Nie byłem w stanie się opanować, i szło to coraz bardziej, coraz głębiej. U nas w tym mieszkaniu, zanim żona się do mnie wprowadziła, tam była Sodoma i Gomora. Tam wszyscy. Tam całe miasto się do nas sprowadzało, imprezowało, ćpało. Wszystko się robiło. Tak jak w Sodomie i Gomorze. Naprawdę. Takich miałeś tylko znajomych? Od ćpania i od imprezowania? No, głównie powiem takich miałem wtedy znajomych. No. Zdarzali się też ci, którzy ze mną grali w piłkę wcześniej, że byli normalni, ale mnie jednak ciągło tam, gdzie są tacy, którzy przyćpają, pobawią się fajnie, poklepią cię po ramieniu. A teraz, prawdę mówiąc, po tylu latach nie widzę ich w ogóle. Nie wiem, co się z nim porobiło. 15 lat ciągłego imprezowania. 15, 15 lat mąskim maraton. Maraton, maraton. Jeszcze nie wspomniałem o mojej pornografii, bo byłem w pornografii już tak zachuśnięty tym wszystkim. Że żona studiowała WF. Przyszła żona, przyszła żona. Ale ja mówię, zawsze do niej mówię żono, bo to jest yy, ta osoba, która. 50-kilowa osoba, która ma tyle siły w sobie. Naprawdę. I kiedy jeździła na zjazdy, to wtedy właśnie zaczynał się maraton. Panie, pornografia. Ja potrafiłem sobie włączyć laptopa, rozsypać sobie kreskę, nabić sobie szkitę. Z marihuaną, postawić sobie flaszkę i piwo, włączyć sobie pornografię i załatwiać swoje potrzeby. Na... A jak, przepraszam, a jak później patrzyłeś na swoją przyszłą żonę? Wtedy, kiedy po takim maratonie y, imprezowania pania y, i... Nie, pornografii? normalnie patrzyłem, nie byłem wtedy odcięty od tego wszystkiego, normalnie na nią patrzyłem. Jeszcze y, ja chciałem tak, żeby ona ze mną robiła tak, jak w tych scenach pornograficznych. Ja tak chciałem, żeby ona ze mną to robiła, po prostu, nie? Byłem takim po prostu prowadzonym przez złą osobę, że. Dlaczego ty nie chcesz ze mną takich rzeczy robić? Przecież wszyscy to robią. No i nie chciała. Nie mówię, że chciała to robić, bo nie chciała ze mną właśnie tego robić, ale przez to później występowały problemy. Dlaczego ty nie chcesz ze mną tak robić? Przecież wszyscy tak robią. Później, po. Trzy lata, znalazła sobie pracę, że wyjedzie sobie na miesiąc ze swoją szwagierką. O, jeszcze szwagierka, zapomniałem yy, wspomnieć o szwagierce, która, tak prawdę mówiąc, to od niej się zaczęło to wszystko, wiesz. Kiedy wyjeżdżała na te truskawki? to był ten czas kiedy żeśmy się tak żegnali ze sobą że z tego mamy naszego pierwszego syna ale byliście wtedy małżeństwem czy jeszcze No właśnie nie? nie byliśmy małżeństwem jeszcze wtedy i nawet nie byliśmy wtedy jeszcze tego świadomi że popełniamy grzech ciężki ale już teraz będąc z Panem Bogiem wiemy tego wszystkiego i czasami też nie wiem czy bo kiedy Michał się urodził były podejrzenia, że ma padaczkę. Nie wiem, mówię, może to przez to, że wcześniej prowadziłem taki tryb życia. No to szukaliśmy jakiejś pomocy. Zabraliśmy go do bioenergoterapeutki. I też nie wiedzieliśmy, że to może mieć takie konsekwencje, jakie może mieć nawet teraz, w tym czasie, kiedy. Nie potrafi aż tak bardzo w siebie uwierzyć. Nie potrafi też z nami rozmawiać, i będę chciał szukać kogoś, żeby właśnie mu pomóc temu Michałowi. Ile Michał teraz ma lat? 14. Teraz będzie właśnie szedł do szkoły średniej, bo nie z tym rocznikiem, który poszedł szybciej do, do szkoły, wybrał sobie teraz kierunek. Piłka nożna, piłka nożna w Sieradzu musi przejść testy sprawnościowe, ale wierzę w niego bez Dumny jesteś ze swojego syna? Bardzo jestem dumny. I chciałbym, żeby on też był dumny ze mnie. Myślisz, że teraz jest w stanie powiedzieć że ty jesteś lepszym ojcem, niż byłeś na samym początku? Właśnie myślę, że pamiętasz te czasy, kiedy były te kłótnie w domu. Przez to wszystko. Andrzej, bo w twoim życiu było wszystko tak naprawdę. Tak. Właściwie rozpoczęcie tego naszego dzisiejszego spotkania i tego świadectwa, to czego byśmy nie dotknęli, tam było wszystko. Wszystko było. Rodzice, opiekuńczy. Zawsze mogę na nich liczyć. Do tej pory pomagają. Jak mogą pomagają? No tylko, że ja zbłądziłem. Zbłądziłem w takim momencie, kiedy 20-letni chłopak idzie w narkotyki i przez 15 lat. Nie jest wie, co się Cały z nim czas dzieje. jest na bani, cały czas jest na bani. Przecież ja potrafiłem wypijać litr wódki. I ja jeździłem autem, samochodem, i z boku mój młody syn bez fotelika siedział w ogóle. Ja tak z nim jeździłem. W takim razie powiedz mi, czy ty po takim czasie sobie wybaczyłeś? Teraz już tak. Teraz już tak, teraz już sobie wybaczyłem, ale jeszcze chcę wspomnieć ten moment, kiedy. Ja już nawet wynosiłem, pracowałem w takim zakładzie meblarskim. Ja potrafiłem wynosić i jeździć na, w nocy do tego zakładu, wynosić płyty z meblami z tego zakładu, żeby tylko sobie kupić narkotyki. Żeby tylko sobie kupić narkotyki i mieć na te narkotyki. Żona mówi, zawsze mówiła mi, nie kradnij, nie kradnij, nie kradnij. Mówię, no przecież gdzie ja pracuję w zakładzie takim, no przecież mogę sobie takie rzeczy wynosić. W 2014 roku pojechaliśmy do Lichenia na Boszaborę. W pojechaliśmy, 30 tysięcy wiernych. No ale oczywiście, no co, nie pojadę przecież na normalnego. No musiałem sobie przyciągnąć kreskę, żeby w ogóle tam funkcjonować, nie? Pojechaliśmy na tego Boszaborę. Ja widzę tych ludzi, którzy uwielbiają Boga, śpiewają. Ja tego nie rozumiałem. Ja, te, ja tego nie rozumiałem. Kto chciał jechać, ty czy żona? Szwagierka. Szwagierka załatwiła bilety. I to była ogólnie rocznica, szósta rocznica naszego ślubu kościelnego. Bo rok wcześniej mieliśmy cywilny, bo nasz michał, żeby był już, no to tak jakoś wyszło. Na szóstą rocznicę szwagierka załatwiła nam te bilety na do Baszabory. I ja tego nie rozumiałem. One uwielbiały Boga, śpiewały, radowały się, a ja widząc jakiegoś Pana, który ma spoczynek w Duchu Świętym, mówię do mojego Michała, mówię, Michał, zobacz jaki pijany leży, nawalony, nie? Po czym wyszliśmy stamtąd, ja z tym moim Michałem, kupiliśmy piłkę, poszliśmy na boisko grać, kiedy szwagierka z żoną siedziały, uwielbiały Pana. No i takim byłem człowiekiem. Nie byłem świadomy w ogóle tego, jakie Bóg potrafi działać rzeczy. A jakie potrafi działać rzeczy? Potrafi działać takie rzeczy, że na początku chcę mu właśnie podziękować za moją żonę. Ona Ty masz jest... przez cały czas, przepraszam, że ci przerwę, przez cały czas od początku naszej rozmowy masz w dłoniach ryngraw. Tak. I kiedy mówisz o żonie, to spoglądasz. Na Maryję, która jest na tym ryngrafie. No jest, bo to jest ryngraf, który czasami wybieramy się na zawierzenia. Teraz Maryjne do Częstochowy do, Ma do Częstochowy. Mamy jakieś 100 kilometrów, to jeszcze nie jest tak daleko. No to jest moja mama. To jest moja mama, która się mną opiekuje. Wzruszam się, bo jak to teraz wszystko opowiadam, ale no nie wstydzę się swoich łez. Czy będę płakał, czy nie będę płakał. Bo to, co Bóg zrobił w moim życiu, jak wyciągnął mnie z tego bagna, z narkotyków, z alkoholu, z pornografii, to dziękuję Mu za wszystko. A jak Cię wyciągał, powiedz z tego? Jeszcze właśnie chcę powiedzieć. Był taki czas, kiedy piłem. Ja potrafiłem pić. Ja wyjeżdżałem do pracy. Zostawiałem auto gdzieś na parkingu, żeby żona nie widziała. Szedłem do sklepu, kupowałem litr wódki, szedłem do siebie na strych, do góry i tam piłem alkohol. I ona o tym nie wiedziała, że ja tam do góry jestem. Spałem, budziłem się, szklanka. Ja nie piłem z kieliszków, ja piłem ze szklanek. Cała szklanka do dna, spanko. Pół godziny szklanka, ten spanko, i ja tak funkcjonowałem. Kiedy Bóg zaczął działać? Nie wiem, wtedy. Jak to jest możliwe, że ja wypiłem chyba ćwiartkę i ja się czułem taki ścięty? Kiedy ja wypijałem zawsze 0,7 litr, do tego 4 piwa i ja przychodziłem do domu i małżonka mi mówi o, chyba dwa piwa wypiłeś, co? Mówię, no tak, no dwa piwka były tylko, nie? A ja byłem w ciągłym cugu i to były pożyczanie pieniędzy, branie zaliczek w pracy po 500 zł, po 300 zł, żeby tylko mieć na narkotyki i na... I na alkohol. Tak to wyglądało. I kiedyś pamiętam właśnie, kiedy się to. Była taka przerwa, że nie piłem dwa miesiące. Nie piłem dwa miesiące. I w styczniu pojechałem z żoną do leśnicy na jakieś szkolenie i zacząłem pić. Wróciłem i zacząłem pić. Znalazła te puste butelki, i wtedy we mnie coś pękło. Poleciałem do naszego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Wieruszowie. O, i w naszym kościele chciałbym wspomnieć, zmarł też Augustyn Kordecki w naszym kościele. Jest obraz Pana Jezusa Pięciorańskiego i przygotowywał do komunii mojego Michała, yy, Michał Gawrylu, ksiądz, którego serdecznie pozdrawiam teraz. I kiedy... Byłem już na tej bani takiej mocnej. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Mama w ogóle moja przyszła, bo żona zadzwoniła, siedziała przy mnie z moją żoną, z siostrą, modliły się nade mną, modliły się, a ja się śmiałem. A ja się śmiałem. Nie wiem, chyba zły we mnie siedział wtedy, a ja się śmiałem. Po czym chciałem wyrwać się i wyskoczyć przez okno. Co chwilę mi podpowiadał, właśnie. Idź, wyskocz, idź na dach, zeskocz z dachu. I często mnie zmora też dusiła. Nie wiem, czy to zmora, ja mówię, że to zły, zły, demony i sen na jawie. Ale to już byłem w tym czasie, kiedy się nawracam. Już byłem po stronie Pana Jezusa, kiedy to był sen na jawie, kiedy widzę, że trzyma mnie za ręce i nie chce mnie puścić. I trzyma mnie i, nie, i ja się nie mogę ruszyć, ale za jego ramienia wyłoniła się ona. I mówię: "Teraz już mi nic nie zrobisz, nie?" I puścił mnie. Andrzej, to ja muszę cię dopytać o ten moment, że trafiasz do kościoła, tak? Twój syn jest w trakcie przygotowań do pierwszej komunii tak. świętej i zaczyna się moment twojego nawracania. Myślisz, że to twoje nawrócenie wymodliła twoja bohaterka, czyli twoja żona? Że przez ten cały czas tych ciągów, tego twojego uciekania, tak naprawdę w narkotyki, ona przez ten cza cały czas o ciebie walczyła i się za ciebie modliła? Ona i szwagierka. Moment nawracania się zaczął właśnie wtedy, kiedy. Mówię, chciałem wyskoczyć przez to okno, pobiegłem do naszego kościoła, właśnie do księdza Michała. Porozmawiać, mówię, że proszę księdza, nie piłem tyle czasu. Jak to jest? Dlaczego ja tak znowu to robię? Przecież już tak było dobrze. A to wróciło wtedy z jeszcze większą siłą do mnie ten alkohol. Ja piłem jeszcze więcej, piłem jeszcze więcej i to się nie mogło skończyć. Rozryczałem się u niego, porozmawiałem z nim, on mówi. Oddaj swoje życie Jezusowi. No i ja tak zrobiłem. Oddałem swoje życie Jezusowi, wyszedłem pod kościół, mamy taki krzyż ustawiony. Całą noc stałem i się wtulałem w ten krzyż na dworze. To był styczeń, zimno. Pamiętam, całą noc stałem i tuliłem się do tego krzyża. I był jeszcze taki moment, chyba, dwóch tygodni, nie więcej, więcej, więcej. Trzech, dwóch miesięcy, że jeszcze piłem. Chodziłem do kościoła, grałem tego, bo mamy drugiego syna Mateusza, takiego malutkiego, który się urodził. Chodziłem do kościoła, nikogo nie było w kościele, ale piłem. Nie mogłem przestać. Chodziłem do kościoła, kładłem się krzyżem, ale piłem. I nie wiem, co się musiało wydarzyć. I był też jeszcze taki moment jeden, kiedy upadłem w ogóle już na samo dno, bo jadąc wypitym, zahaczyłem mi na auto. Przyjechałem z zderzakiem wbitym w moje auto i policja dzwoni do mojego taty, bo mój tato też był wcześniej policjantem, znali się. Mówię, można to jakoś może załatwić. Ale moja żona mówi, nie, on musi ponieść konsekwencje. No i dobrze, że tak wyszło, dobrze, że tak wyszło. Wylądowałem na dołku, wylądowałem na dołku, wróciłem z tego dołka, ale dalej piłem, dalej piłem. Jeszcze się nie nauczyłeś. Jeszcze się nie nauczyłem. I pamiętam, kiedy ten pierwszy, ostatni dzień mojego picia alkoholu był, to była Komunia Święta mojego chrześniaka. Jeszcze nawet na tej Komunii piłem. Poszedłem, wypiłem dwie ćwiartki, zajechałem do domu, mówię, Panie Jezu, ja wierzę w Ciebie, ja wiem, że Ty jesteś, ale spraw, żebym ja Ciebie poczuł. Spraw, żebym ja Ciebie poczuł, bo ja już sobie nie daję rady, a jak nie, to mnie zabierz z tego świata. I poszedłem spać, i ja się na drugi dzień obudziłem. I ja nie czułem potrzeby w ogóle wypicia jakiegoś alkoholu. Ja nie poczułem, żeby sobie załatwić jakieś dragi, żeby mieć coś do wciągnięcia. No to mówię, ja wsiadam na rower, młodego do koszyczka, jadę do kościoła. I trwało to później tak, cały czas. I czułem. Czułem, że on jest. Czułem, że on jest i zrobił taką rzecz w moim życiu, że. Zwyczajnie po ludzku nie da się tego zrobić, że 15 lat maratonu, 15 lat picia było jeszcze więcej. Pornografia była na takim poziomie, że żona potrafiła być w pokoju obok, a ja zaspokajałem swoje potrzeby w drugim pokoju. No naprawdę było to coś strasznego. A pokazał mi jeszcze to swoją obecność, bo po tym wszystkim, kiedy miałem tą stuczkę samochodową, zabrali mi prawo jazdy. Zabrali mi prawo jazdy, ale już byłem w tym etapie nawracania się. Pan Jezus pootwierał mi takie ścieżki, że znalazłem nową pracę. Jestem trenerem teraz piłkarskim, który prowadzi drużyny z uprawnieniami UEFA. Jest naprawdę, pomógł mi zdać te egzaminy, dalej chce się rozwijać w tym kierunku ale nie miałem nadal takiego prawa jazdy, które mi zabrali. Po jakichś 10 miesiącach zostałem zgłoszenie na policję, że już jest sprawa w toku, prawie, musisz jechać na komisariat i wyjaśnić sobie tą sprawę, kiedy sprawa, jakie kolegium. No to dobra, no to jeszcze rano pójdę do pracy, później sobie pojadę na tą komendę. Kiedy wyszedłem sobie na przerwę, Idę z tej przerwy, bo sobie tam jeszcze paliłem papierosa. Wracam. Patrzę, na niebie się świeci. Jasne, mam zrobione to zdjęcie nawet gdzieś w telefonie. Jasne niebo, ale świeci mi się gwiazdka jakaś. Mówi. Poczułem taki spokój w środku i mówi: Andrzej, będzie dobrze. Andrzej, będzie dobrze. Po czym się zabrałem, pojechałem na tą komendę. Wchodzę. Dzień dobry, panie Andrzeju. Proszę sobie usiąść tutaj. No, mu, wie pan, musimy wyjaśnić sprawę, kiedy ta sprawa sądowa, wszystko. Niech pan siada. Siadam, on mówi do mnie. Wie pan, co obiegło się tam? Coś pomylił, źle powyliczał. My panu tą sprawę umarzamy. Mówię, nie, no mówię, to żona chyba nie będzie zadowolona. Szercuję. Ale mówię, no kurczę, no przecież to jest nie do pomyślenia. Ja już czekałem, kiedy będzie sprawa do zapłacenia, jakieś 10 tysięcy, a on mi wyskakuje, że sprawa jest umorzona i za chwilę oddajemy ci prawo jazdy. No i te, tego się nie da wyjaśnić. Ja wiem, że opatrzność z góry, oddałem mu swoje życie. Za to wszystko mu teraz dziękuję i jest naprawdę moim takim, wiem, stróżem. Kocham go, kocham go i moje życie teraz należy do Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś by mi teraz powiedział, czy oddałbyś za niego życie, to bym oddał. Andrzej, ty spełniasz tak naprawdę teraz swoje marzenia z dzieciństwa. Zobacz, trenujesz e, młodzież. młodzież. Tak. E, robisz to, co sam chciałeś e, robić, będąc, będąc dzieckiem. Tak, właśnie nie miał mnie kto poprowadzić, a teraz ja jestem trenerem, ale bardzo kocham to robić, ale powiem tak, że zawsze się radzę jego. Mówię Jezu, pomóż mi, co mam teraz zrobić, jak mam przeprowadzić ten trening, co zrobić, jak. On zawsze pomaga. Masz obok siebie żonę, która o ciebie zawalczyła. Masz dzieci, z których jesteś dumny. Jak mówisz o nich, to się uśmiechasz. Ja widzę, że błyszczą ci oczy. Chciałbyś coś powiedzieć swojej żonie albo swoim bliskim? Mojej żonie, jak mam mówić, oni to się bardzo wzruszą, właśnie, ale. Ona wie, że ją bardzo kocham. Ona jest dla mnie najpiękniejsza. Ona tak o mnie zawalczyła. Bardzo ją kocham. Żono, bardzo cię kocham i bez ciebie już by mnie nie było. Bez niej by mnie nie było. No nie byłoby mnie, no. Moje dzieci są cudowne. A pan Bóg? Pan Bóg? Długo się o ciebie starał, prawda? Tak. I Długo z nim walczyłeś. Moja żona wie, że. U mnie teraz pan Bóg jest na pierwszym miejscu, ale jeżeli on jest na pierwszym miejscu, to jest wszystko na swoim miejscu. Ona to rozumie, że ja go kocham najbardziej. Bo tak jest. Ale jeżeli jego kocham, to i ją kocham. Chciałem jeszcze wspomnieć właśnie, że Jezus tak układa to wszystko u nas, że nawet znalazł teraz dla nas wspólnotę, w której jesteśmy i to nie ma przypadków. Znalazłem ja żonie pracę w takim małym zakładzie krawieckim. Miała iść jako sekretarka do biura, poszła do tego biura, ale koleżankę poznała w biurze, która właśnie należy do tej wspólnoty i wciągnęła nas do tej wspólnoty. Co to jest za wspólnota? Wspólnota domowa, Domowego Kościoła pod imieniem błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego. Pozdrawiam wszystkich. Mogę wszystkich pozdrowić? Oczywiście, że tak. A więc pozdrawiam Lisików, Chowańskich, Chowisów, Światłowskich, Brzezińskich, Markowskich. Grzesia już z nami nie ma, ale zginął tragicznie w wypadku, ale. My czujemy zawsze jego obecność, że jest z nami księdza Pawła, o jeszcze pozdrawiam, księdza Jakuba, przeora Piotra Polek, który jest na Bachledówce teraz, księdza Marcina, no i tego anioła stróża, takiego księdza, właśnie tego Michała Gawryloka, który jak jest okazja, to nas odwiedza, brata Pawła jeszcze. Pan Bóg działa przez ludzi, prawda? Bardzo działa przez ludzi. Z całego serca życzę ci, żebyś to był takim narzędziem w rękach Pana Boga, żebyś świadczył o nim, miał tę siłę, tę radość i taki pokój w sobie, w swoim sercu. Bardzo ci Andrzej, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.